Jakub jest malarzem pokojowym. Godzina jego pracy kosztuje 9 zł. Na poniższym wykresie pokazany jest czas malowania poszczególnych pomieszczeń w jednym z domów. Ile właściciel domu zapłacił Jakubowi za malowanie salonu? Taki wykres jak ten to wykres obrazkowy. Można powiedzieć też, że jest to pewna forma wykresu słupkowego, tyle że słupki tworzone są przez obrazki albo piktogramy. Czasami też można znaleźć nazwę ideogram, nazwę takiego wykresu. Na tym wykresie widać, ile czasu Jakubowi zajęło malowanie poszczególnych pomieszczeń: salonu, sypialni, łazienki i kuchni. Na pionowej osi nie ma skali. Nie ma tu kresek z odpowiadającymi im liczbami. Nie możemy odczytać, na jakiej wysokości kończy się każdy z tych słupków. Ale mamy tutaj rysunek, który mówi nam, że każda taka puszka farby, każde takie wiadro oznacza 3 godziny. 3 godziny czasu poświęconego na malowanie. Pytanie w treści zadania dotyczy salonu. To jest słupek dotyczący salonu, te obrazki dotyczą salonu. I możemy policzyć, ile wiader jest w tym słupku, a potem uwzględnić informację o tym, ile czasu przeznaczonego na malowanie oznacza takie jedno wiadro. To wiadro to 3 godziny, i to wiadro to też 3 godziny. 3 dodać 3 to razem 6. Czyli Jakub poświęcił 6 godzin na malowanie salonu. Ale pytanie w tym zadaniu brzmi, ile właściciel domu zapłacił za te 6 godzin malowania salonu? W takim razie, jeżeli każda godzina pracy Jakuba kosztuje 9 zł, a pracował przez 6 godzin, to właściciel zapłacił 9 zł sześciokrotnie. 9 zł za każdą z 6 godzin. Godzin było razem 6. 6 razy 9 równa się 54. 54 zł. Właściciel domu zapłacił Jakubowi za malowanie salonu.